noga z tyłu, podstawiona, dłonie do przodu, dłonie do przodu, dłonie do przodu. Trzymamy. Kolano lekko ugięte. Dłonie, obie dłonie teraz ustawiamy w stronę kolana ugiętego. Trzymamy. Pośladek, pachwina, biodro przede wszystkim. Obie dłonie teraz do środka. Druga noga. Dłonie przed sobą. Klatka piersiowa do przodu. Karol, dłonie z przodu. Obie dłonie do środka. Do środka. Do środka. Obie dłonie na zewnątrz. Klatka piersiowa otwarta. Jeśli dłonie były z prawej strony, Dominik, to teraz są z lewej strony. Przechodzimy na parkiet. Prawa noga ugięta w kolanie. Kolano do przodu, lewa noga z tyłu. Palce skierowane do środka. Palce skierowane do środka, pokazuję. W ten sposób. Trzymamy tą pozycję. Klatka piersiowa otwarta. Na razie łokcie wyprostowane. Staramy się piętę nogi wykrocznej mieć na zewnątrz. Uda. Obie dłonie teraz przesuwamy do przodu. I trzymamy. To świadczy, jak ktoś ma problem z tym, o dużych problemach z ruchomością w biodrze. Brak ruchomości w biodrze. Z tego, co ja słyszałem ostatnio, problemy z kolanami, a przede wszystkim z plecami. Teraz, z tej pozycji, obie dłonie do środka. Obie dłonie na zewnątrz. Pozycja początkowa, klatka piersiowa przód, dłonie przed sobą, łokcie proste. I ten sam zestaw, druga noga. Zmiana nogi, ta ugięta do tyłu, zrotowana stopa do środka, druga. I trzymamy łokcie proste. Klatka piersiowa otwarta. Dłonie przód, łokcie proste. Do środka. Na zewnątrz. W podporze przodem. Przepraszam, początkowa pozycja jeszcze. Tak jest. Dobrze, Karol, że mi przypomniałeś. Tak jak rozpoczynaliśmy, tak kończymy. Ta sama noga. Do podporu przodem, łokcie proste, zablokowane dłonie na szerokość barków, biodra wysoko, pięty dotykają parkietu, kolana proste. Głowa włożona między łokcie. Pięty, Karol, do parkietu. Dotknij piętami parkietu. Ok, ostatnie ćwiczenie. Przechodzimy. Dwie osoby do jednego słupka, dwie do drugiego. Ustawiamy się tyłem do słupka. Kolano prawej nogi ugięte w odległości 10-15 cm. Noga od góry, lekko zrotowana na zewnątrz.
Druga noga na szerokość bioder. Ugięta tak, żeby nie wychodzić staw kolanowy przed staw skokowy. Przy napiętym pośladku rozciągamy biodro, zachowując w ustawieniu pionowym kolano, biodro, bark. Trzymamy tak pół minuty. Po pół minucie zmiana nogi. Dłonie do przodu. Kolano sobie ustawiamy paręnaście centymetrów od słupka. Noga od góry zrotowana do środka. Druga noga na szerokość barków. Biodro do przodu. Pośladek z tyłu napinamy. Bardziej rozciąga się prosty udaj biodro. Trzymamy pół minuty. Biodro, bark, kolano z tyłu w jednej linii. To próbujemy napinać pośladek. Zobaczcie, jaką macie małą kontrolę nad napinaniem pośladka podczas rozciągania biodra. Karol, ty próbujesz napiąć prawy pośladek. Ustaw się może tyłem do niego. No, tak sobie wstawisz stopy, że ci akurat nie będzie uciekać. Może to ci akurat pomoże. Który pośladek napinasz? Biodro do przodu. Każdy sobie sam mniej więcej odmierza 30 sekund. Po 30 sekundach druga noga. Pośladek napięty. Pośladek po tej stronie, po której jest ugięte kolano blisko słupka. Barki, biodra, ugięte kolano staramy się trzymać w pionie, podobnie jak słupek, o który się opieracie. Ostatnie ćwiczenie, dziękuję bardzo.